Zanim przejdę do wyjaśnienia tytułowego pojęcia społecznej konstrukcji czasu i jego ewentualnych odniesień do filozofii moralnej, kilka takich ogólnych uwag. Kiedy podejmujemy w ogóle refleksję nad czasem, to musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Norbert Elias, rozpoczynając swój esej o czasie, pisze tak. Ten esej traktuje o czasie, ale nie zajmuje się tylko czasem. Problematyki czasu nie da się po prostu oddzielić od całej mnogości aspektów ludzkiej aktywności. Rozważania o czasie zawsze są rozważaniami o czymś jeszcze innym. Czas jest zawsze taką ramą organizującą coś, co się w tym czasie dzieje. A to, co się w tym czasie dzieje, oczywiście można opisywać na bardzo wiele sposobów, eksponując bardzo różne aspekty, temporalne aspekty rzeczywistości. W efekcie otrzymujemy zupełnie różne opisy. Często się mówi na przykład w konsekwencji tego o czasie na przykład ontologicznym, religijnym, fizykalnym, biologicznym, psychologicznym, historycznym, społecznym, czy nawet politycznym. Jeśli całą tą mnogość sposobów podejścia do czasu, refleksji nad czasem odniesiemy do problematyki etycznej, to oczywiście musimy się liczyć z tym, że otrzymamy wszystko nic. To znaczy, że dowolne sądy będziemy mogli tutaj uzasadniać, zwłaszcza, że po stronie etyki, jak gdyby, daleko do jakiegokolwiek konsensusu co do tego, co jest jej przedmiotem, jakie są jej zadania i metody, którymi się posługuje. Choćby takiego konsensusu, jaki mamy w naukach społecznych, nie mówiąc już w naukach przyrodniczych. Żeby więc te badania nad czasem w etyce nie rozproszyły się w takich setkach impresji i różnych skojarzeń, dobrze jest przyjąć jakąś perspektywę dominującą, opracować jakąś metodologię pozwalającą na stworzenie wspólnej płaszczyzny analizy temporalnych aspektów przejawiających się w refleksji etycznej. No i tutaj oczywiście jasno sobie trzeba powiedzieć, że ten wybór jest zawsze nieco arbitralny. Nie będę Państwa przekonywał, że odkrycie problematyki czasu społecznego w etyce to jest jakiś nowy punkt archimedesowy albo jakaś nowa metazasada organizująca refleksję etyczną. Tak oczywiście nie jest. Co więcej, to jaką perspektywę obierzemy zależy w dużej mierze od tego, od jakiej koncepcji etyki wyjdziemy, z czego my tak naprawdę oczekujemy od etyki. Jeśli ktoś przyjmuje perspektywę etyczną bliską na przykład teologii moralnej, to oczywiście będzie się skupiał przede wszystkim na czasie teologicznym czy czasie dziejowym, a nie na czasie na przykład biologicznym. To jest oczywiste. Ale ten wybór, tą arbitralność tego wyboru można niejako podnieść na nieco wyższy poziom, zastanawiając się, czy można by tu wskazać jakieś kryterium tego wyboru. No i ja oczywiście nie mam zamiaru ukrywać, że mnie bliska jest perspektywa taka konstruktywistyczna w etyce. Co prawda może nie w wersji Rawlsa, czy ogólnie nawiązującej do Kanta, tylko bardziej w wersji arystotelesowskiej, ale generalnie ocenę, wydaje się, że można przyjąć pewne kryterium oceny teorii etycznej z punktu widzenia jej praktycznej skuteczności, znaczy radzenia sobie z praktycznymi problemami wyboru, planowania, oceny działań i tak dalej. I z tego punktu widzenia wydaje się, że ze wszystkich tych perspektyw analizy czasu, jakie wymieniłem, najbardziej produktywne wydaje się odwołanie właśnie do czasu, jaki pojawia się w naukach społecznych, czy też po prostu w socjologii czasu, jako nowej subdyscyplinie, stosunkowo nowej subdyscyplinie socjologicznej. Tym, czy dla socjologii wiedzy jest pojęcie paradygmatu, czy pojęcie dyskursu, a na przykład dla socjologii cielesności pojęcie płci kulturowej, tym dla socjologii czasu jest właśnie owo pojęcie społecznej konstrukcji czasu. Oczywiście socjologowie mają tutaj bardzo różne koncepcje, nieco się między sobą spierają co do tego, jak najlepiej te aspekty opisywać, ale ja w to nie będę tutaj wnikał. Najbardziej ogólnie można powiedzieć tak, te społeczne konstrukcje czasu, czyli inaczej mówiąc czas społeczny, są takie najbardziej podstawowe zasady odnoszące się do temporalnych aspektów życia, podejmowanych działań, organizujące życie danej społeczności, które przejawiają się w postaci norm społecznych różnego szczebla, czyli zaczynając od bardzo takich elementarnych, szczegółowych, po bardzo ogólne,
kształcie struktur społecznych, relacji społecznych, jakie się w danej społeczności pojawiają. Tak ujęty czas staje się taką naczelną kategorią analizy działań społecznych, ponieważ określa horyzont tych działań, sposób ujmowania przeszłości, przyszłości, relacje pomiędzy środkami, celami, stosunek do ryzyka, temporalne aspekty podmiotu, na przykład budowanie narracji biograficznej, a także relacje interpersonalne i wiele innych elementów, które wpływają na to, jak funkcjonujemy w świecie. Ten czas społeczny, czy też te społeczne konstrukcje czasu pełnią dwie zasadnicze role. Po pierwsze, służą do organizowania, koordynowania, porządkowania, regulacji, czy wreszcie kontroli działań w wymiarze tak społecznym, jak i jednostkowym. Oczywiście ten najbardziej banalny przykład, on jest chyba tak banalny, że już nic nie wyjaśnia, jest przykład kalendarza. Nieco mniej banalny, tak żeby pokazać, o co tutaj chodzi, to jest na przykład wszystkie temporalne aspekty związane z funkcjonowaniem życia akademickiego. Rok akademicki, zasady zatrudniania, długość kolejnych etapów kariery akademickiej itd. itd. Podstawowa analogia, czy takim podstawowym korelatem, który się tutaj pojawia do czasu, jest oczywiście przestrzeń. Znaczy tak jak żyjemy w przestrzeni zorganizowanej społecznie, uporządkowanej społecznie, tak sporządkujemy czas. Drugie zadanie, czy druga funkcja czasu społecznego, to jest tworzenie systemu waloryzacji, standaryzacji, porównywania działań lub zjawisk, które w żaden inny sposób nie poddają się ujednoliceniu. Porównanie następuje przez relacyjne wyróżnienie jakiegoś działania czy procesu, które zaczyna służyć za mniej lub bardziej stały punkt odniesienia. To jest koncepcja właśnie Roberta Eliasa przede wszystkim. Tu jest znowu przykład punkty ECTS-u. Pytają Państwo, to jest taki magiczne 30 godzin, które ma standaryzować wszystko jako jeden punkt ECTS-u. I teraz po pierwsze służą do porównywania działań zupełnie ze sobą nieporównywalnych, na przykład zajęć z laboratoryjnych, z mechaniki budowli i zajęć z teologii moralnej, prawda? W jakimś tam standardzie. Czyli od razu jest wartościowanie, na przykład przedmiot, który jest opatrzony trzema punktami, jest ważniejszy niż przedmiot opatrzony jednym punktem. Tutaj taką analogią czy korelatem tego czasu jest pieniądz. Czy oczywiście nie chodzi mi to już strywializowane stwierdzenie przypisywane Franklinowi, że czas to pieniądz, tylko chodzi o to, że czas pełni tę funkcję w społeczeństwie, którą w stosunku do działań, to jest w stosunku do dóbr pełni taki abstrakcyjny twór jak pieniądz dzisiaj. Zasadnicze cechy tych konstrukcji czasu są następujące. Po pierwsze, są one jakościowo takie heterologiczne, to znaczy ten czas nie jest ciągły, to znaczy mamy na przykład czas pracy i czas święta. Jest pluralistyczny, czyli jednocześnie występujemy w kilku, możemy występować w kilku systemach czasowych, na przykład jeśli pełnimy kilka ról społecznych, zazwyczaj pełnimy kilka ról społecznych, te czasy mogą być bardzo różne. Te standardy, zarówno oceny, jak i koordynacji mogą być zupełnie niewspółmierne. No i po trzecie oczywiście jako twór kulturowy, jako fenomen kulturowy ma charakter symboliczny, co różni od czasu fizykalnego czy biologicznego. W oczywisty sposób te społeczne konstrukcje czasu muszą wpływać na zachowanie jednostki. Nie da się po prostu oddzielić tego od działania jednostki, biografii, zdolności do podejmowania decyzji. Można więc powiedzieć, że w jakiś sposób te konstrukcje czasu współkonstruują to, co się zazwyczaj nazywa strukturą akcją normatywną danego społeczeństwa, czy kulturą normatywną, na którą składają się nie tylko wartości normy, ale także ustawy, wzorce osobowe, schematy wartościowania, działania, modele funkcjonowania organizacji. No i na dodatek wszystkie te elementy jeszcze podlegają pewnym dynamicznym przeobrażeniu. I tym wszystkim zajmuje się właśnie owa socjologia czasu. To jest subdyscyplina stosunkowo nowa, ona się zaczęła kształtować mniej więcej na poziomie, na przełomie lat 70. 80. W połowie lat 90. już tak trochę okrzepła, ma oczywiście swoje klasy, ma swoje autorytety, dorobiła się czasopism naukowy, nie dorobiła się jeszcze chyba porządnego podręcznika, no ale jest jakoś tam uwzględniana już w tym życiu akademickim. Dlaczego? Dlaczego akurat wtedy? No dlatego, że
te przemiany społecznych struktur czasu są istotnym elementem tych ogólnych przemian, które określa się emblematycznie jako przejście od modernizmu do postmodernizmu, czy nowoczesności do postnowoczesności. Czyli pojawia się, czyli przeżywamy pewne, jako społeczność, przeżywamy gwałtowne przeobrażenia w obrębie tych struktur czasu. Na czym one polegają? Po pierwsze, wzrost wielości czasu, to znaczy ten pluralizm czasów, w obrębie których jednostka musi się orientować w swoich działaniach i jest już daleko wykraczający poza jej zdolności poznawcze, zdolności analizy działań. Po drugie, zaczyna całkowicie dominować czas jako system ewaluacji. To znaczy oszczędność czasu staje się takim głównym wskaźnikiem efektywności, czy wręcz racjonalności, co wiąże się z tym kultem aktywności. No i wreszcie, ze względu na możliwości technologiczne, zaczyna dominować tak zwane działanie w czasie rzeczywistym. To znaczy, natychmiastowo musimy podejmować różnego rodzaju decyzje, które z racji swojej złożoności powinny być przedmiotem wielorakiej analizy, a na to nie ma czasu. Czyli prowadzi to do różnego, te przeobrażenia prowadzą do różnego rodzaju takich wręcz aboli, to znaczy z jednej strony mamy taką dezintegrację czasu publicznego, a z drugiej strony upublicznienie czasu prywatnego. Członkowie społeczności jednocześnie posługują się różnymi standardami czasu i człowiek jest, jednostka jest w stanie, jest zmuszona do posługiwania się wieloma czasami społecznymi. W efekcie paradoksalnie spada możliwość koordynowania działań. Następuje taka dezintegracja społeczna, a nawet dezintegracja podmiotu. Po drugie, no na przykład najbanalniejszy przykład, konflikt pomiędzy czasem prywatnym a czasem zawodowym. Czasem, który się poświęca rodzinie, a czasem, który związany jest z taką nadaktywnością, na przykład w życiu korporacyjnym. Po drugie, następuje zachwianie równowagi pomiędzy czasem społecznym a czasem indywidualnym. Ten czas indywidualny z konieczności jest oczywiście bardziej osadzony w życiu biologicznym, w tej strukturze biologicznej, w związku z czym no, nie podlega aż takiej sferze manipulacji jak czas społeczny. Tempo działań wymusza szybkość decyzji, które z racji rosnącej złożoności są coraz trudniejsze, więc wymagają więcej czasu. Wreszcie na poziomie organizacji, jak gdyby jedną z głównych prerogatyw władzy staje się właśnie ocena poprzez sięganie do tej kategorii czasu jako w cudzysłowie pieniądze. No i teraz oczywiście można sobie zadać pytanie, czy to jest w ogóle ważne dla etyki. Ja tutaj odwołuję się do czasu, nie to, że tak jak powiedziałem, to traktuję jako taki przykład. Mógłbym się odwołać również do pewnych innych elementów, które są wskazywane jako kluczowe w opisie owego przejścia dziejowego, cywilizacyjnego, który się dzieje na naszego czasu. Myślę tak, że ta kategoria czasu jest tutaj dość dobra. Po pierwsze, ona nie jest jeszcze zideologizowana, tak jak na przykład problematyka płci, w związku z czym poddaje się tutaj spokojnej analizie. A po drugie, myślę, że ona jest właśnie mniej kontrowersyjna, to znaczy w tym sensie, że większość z Państwa byłaby zapewne w stanie bez problemu podać kilka przykładów związanych z tym, co się nazywa przyspieszeniem. No, to znaczy, ja nawet nie będę podawał tych przykładów. Może jeden taki mój ulubiony, chociaż w Japonii otwarto restaurację, w której nie płaci się za to, co się je, tylko za to, ile się nie spędza czasu. Znaczy, wchodzi się z kartą zegarową, nakłada się, co się chce i je się, co się chce, po czym wychodząc, płaci się za minutę spędzonej restauracji. No, to taki, ale te przykłady są oczywiście strasznie takie trywialne, bo rzecz nie w tym, co opisuje konkretny przykład, tylko jak gdyby w ich mnogości. No i teraz, co z tym wszystkim może zrobić etyka? Znaczy, pytanie jest takie, czy tego rodzaju opis, jaki daje nam na przykład socjologia czasu, w ogóle powinien interesować etykę jako etyka? Czy to się mieści tylko i wyłącznie w obrębie tego, co się tradycyjnie nazywa socjologią moralności? Czy też tego rodzaju opis może mieć, czy może nawet powinien mieć wpływ na nasz sposób uprawiania etyki jako refleksji teoretycznej nad właściwym działaniem? A w konsekwencji być może także prowadzić do zmian w obrębie etyki normatywnej. Czy tego rodzaju opis socjologiczny dostarcza jedynie poszerzonych przesłanek do oceny zjawiska,
czy też jest istotny dla wypracowania samego systemu ocen moralnych, czyli ma wpływ na kształtowanie etycznego systemu, takiej do teoretycznego, czy system etyki, przez etykę, koncepcję etyczną rozumiem w jakiś sposób konceptualizacji całej tej problematyki moralnej. Czyli tego systemu etycznego, który następnie wpływa na kształtowanie się naszych ocen moralnych. Problem ten oczywiście nie jest nowy, to jest raczej kolejna odsłona sporu o to, w jakim stopniu systemy norm etycznych, którymi powinniśmy się kierować, są powiązane z procesami społecznymi, w jakim stopniu są jej wytworami, a w jakim stopniu są nad nimi nadrzędne. No to oczywiście nie jest błahy spór, bo on dotyczy tak pryncypialnych kwestii jak determinizm i autonomia podmiotu, czy relatywizm, absolutyzm. Ale także to jest spór o to, czego my w ogóle oczekujemy od etyki. Mówiąc skrótowo, na ile filozofia praktyczna ma być praktyczna. Na ile ma nam pomóc w rozwiązywaniu problemów tu i teraz. Etyka jest tutaj oczywiście w pewnej dwuznacznej roli, ponieważ jeśli uzna tego rodzaju ustalenia nauk społecznych za nic nie wnoszące, to ryzykuje, że samo ograniczy się do takiego zwykłego moralizatorstwa, które nie będzie zdolne do niczego innego niż tylko ogólna krytyka. Można oczywiście zalecać ludziom spowolnienie życia, tak jak czynią to różnego rodzaju ruchy typu slow, ale o ile ruch typu slow food jako przeciwieństwo fast foodu można uznać za alternatywną propozycję sposobu odżywiania się dla zamożnych, to wszelki ruch typu slow business zawsze musi się okazać zachętą do ekonomicznego samowykluczenia. Z drugiej strony, etyka oczywiście nie może zrezygnować z prób oceniania zjawisk cywilizacyjnych, nawet jeśli nie potrafi teoretycznie uzasadnić, dlaczego przyjmuje, że w ogóle istnieje widok znikąd. W związku z czym przynajmniej chciałbym postawić takie dwa pytania. One są takie trochę postulatywne, ale nie będę tego dalej rozwijał. Pierwsze pytanie jest takie, czy przynajmniej tego rodzaju ustalenia nie powinny być przedmiotem wnikliwej analizy na poziomie etyki stosowej? Mówiąc szczerze, nie wiem jak Państwo, ale ja mam pewien dyskomfort, jeśli na przykład czytam podręcznik do etyki, no na przykład, nie wiem, dziennikarski albo akademicki, który w ogóle nie ma odniesienia do tego, jak się ten zawód dzisiaj uprawia. Który w ogóle się nie uwzględnia różnego rodzaju przemian uprawiania zawodu naukowca, na przykład związanych z zupełnie innym typem pracy na źródłach, który wynika z kolei z digitalizacji. Nawiasem mówiąc, w tym roku uchwalano kodeksy etyczne na uczelniach, nie było żadnej dyskusji w związku z tym. Jedyne, do czego się można odwołać, to taki bardzo ogólny rzeczy, które z punktu widzenia na przykład młodego naukowca zupełnie nie stanowią żadnego drogowskazu, bo tak nie wiem, jak to przełożyć na jego konkretną sytuację życiową. Ale jest też wyższy poziom. I ten wyższy poziom jest taki, czy można próbować oceniać teorie etyczne z punktu widzenia radzenia sobie z tego rodzaju problemem. Czyli skoro zachodzą tak radykalne zmiany w zakresie temporalnych aspektów działania, na przykład brak możliwości przewidywania skutków działania, ten problem moralny, nawiasem mówiąc, nie pojawił się przez przypadek, właśnie dlatego, że coraz trudniej, coraz częściej spotkamy się z tego rodzaju sytuacjami. Tak? Nie potrafimy przewidzieć skali oddziaływania tych skutków. Musimy podejmować natychmiastowe decyzje, co powoduje wzrost ryzyka. Pamiętamy te teorie społeczeństwa ryzyka i tak dalej. Czy z drugiej strony mamy zmiany w zakresie podmiotowości, to znaczy mamy tą polifoniczność planów czasowych, w których działamy, zerwanie ciągłości podmiotu. Czy z tego punktu widzenia można oceniać teorie etyczne jako lepiej lub gorzej zdolne do radzenia sobie z opisem tego rodzaju zmian? A w szczególności, czy odwrót od etyk kodeksowych i od etyk skupiających się tylko i wyłącznie na analizie działania, a dowartościowanie koncepcji podmiotu w etyce, nie jest między innymi próbą poradzenia sobie, stworzenia jakiegoś planu teoretycznego, który lepiej z tego rodzaju problemami sobie radzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.